Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy ro rozmawiać o tym, co zrobić, żeby w kurniku nie ulatniał się brzydki zapach, żeby kolokwialnie mówiąc, nie śmierdziało, bo też pytaliście, zastanawiacie się, co zrobić, teraz jest ciepło. Jeszcze zimą to nam to tak nie przeszkadza, ale jak jest ciepło, gdzieś mieszkamy blisko zabudowań, kurnik mamy cały czas otwarty, tak jak u mnie w większości, jest gorąco, no i siłą rzeczy mamy taki nieprzyjemny zapach. I co zrobić, słuchajcie, żeby temu zapobiec? Jak to zrobić? No to w pierwszej kolejności najważniejsze jest to, co Wam zawsze mówię, czyli po prostu trzeba kurnik sprzątać. Nic prostszego, wymieniamy ściółkę częściej niż zwykle, czyli na przykład raz w tygodniu wymieniamy karmidło, poidło i co jest bardzo ważne, o czym hodowcy zapominają. Przyznam Wam się szczerze, że też się do tego nie stosuję, ale może aż takiej wagi do tego nie przykładam ważne jest to, żeby każde zwierzę było oddzielnie. To znaczy, jeżeli macie gołębie, trzymajcie gołębie oddzielnie. Jeżeli macie kury, trzymajcie kury oddzielnie. Jeżeli macie jakiekolwiek inne zwierzęta gospodarskie, trzymajcie je oddzielnie. Dlatego, że każdy z tych zwierząt wydziela inny zapach i teraz jeżeli zaraz wam powiem o produktach, które należy stosować do tego, żeby ten kurnik oczyścić, żeby był zapach żeby zapach był dobry, moi drodzy, taki w miarę znośny to innym zwierzętom może po prostu zaszkodzić. No, ma jakieś tam składniki, które może innym zwierzętom zaszkodzić, a oprócz tego mając gołębie, kury, kaczki, indyki i te inne słuchajcie zwierzęta gospodarskie w jednym miejscu, no, ten zapach będzie zdwojoną albo nawet z potrójną siłą brzydki się ulatniał. To jest kolejna rzecz i teraz kolejna rzecz zanim przejdę do następnych. To jest wentylacja w kurniku, która jest bardzo ważna. Jeżeli macie, tak jak wam zawsze mówiłem, yy, drzwi, które są otwarte na rozcież, to oprócz tego warto zamontować jakieś okna. Nie mówię, żeby tutaj inwestować w jakąś wielką wentylację, jeżeli macie 20 czy 30 kur, bo to wam się na pewno nie zwróci i to jest raczej mało opłacalne. Natomiast <laughs> natomiast warto, moi drodzy, właśnie zastosować jakąś. Wentylację. I teraz tak, co rozumiem pod pojęciem wentylacja, to jest oczywiście jakieś okienko z jednej i z drugiej strony, żeby ten przewiew zawsze był. Zimą możecie to okienko zamknąć, położyć jakiś styropian. Tak jak u mnie pamiętacie, idzie styropian, deska i dopiero ta kratka. Natomiast każdy musi już indywidualnie ocenić, co u niego będzie najlepsze. Także wentylacja, sprzątanie mamy na razie i trzymanie kurek oddzielnie, żeby były tylko kurki trzymane. Kolejna rzecz to jest to, żeby przed sezonem pamiętać o tym, żeby słuchajcie kurnik albo zdezynfekować, albo te ściany wyczyścić, czyli wyrzucamy wszystko z kurnika i staramy się kurnik oczyścić, wysprzątać, słuchajcie, praktycznie tak jak w domu, żeby to było na błysk. Można nawet dać jakiś odświeżacz powietrza. I dlaczego to robimy? Jeżeli to zrobimy w marcu, a potem w czerwcu czy w lipcu, a my będziemy na bieżąco do tego czerwca wymieniać ściółkę, i całą resztę dbać o to, żeby było czysto w kurniku, no to po jakimś czasie, moi drodzy, nie będzie tyle tych much, nie będzie tyle tych wszystkich innych zanieczyszczeń, nie będzie tak, taki brzydki zapach ulatniał się z tego kurnika. Także to jest taka rada. Wiem, że dużo hodowców to zrobiło na początku sezonu i teraz są bardziej zadowoleni, ale też musicie wiedzieć, co jest takim powiedzmy, może trochę minusem, tak jak. Czy ktoś oglądał odcinek o wadach hodowli kur? No niestety są to zwierzęta, więc zawsze jakiś ten zapach będzie i tego się nie da uniknąć. Jeżeli chcecie tego uniknąć, zróbcie sobie chów ściółkowy albo w ogóle nie hodujcie kur. Wtedy zamknijcie ten kurnik, zróbcie im jakąś wentylację, żeby się nie podusiły i trzymajcie je tylko w kurniku, więc wtedy na zewnątrz raczej tego zapachu nie będzie. Ale ten zapach, słuchajcie, zawsze delikatny będzie. Jeżeli macie konie, jeżeli macie krowy, świnie, przepiórki, cokolwiek. No, to zawsze ten zapach jakiś będzie się ulatniał. Myślę, że większość hodowców o tym wie i zdaje sobie z tego sprawę, z czym to się wiąże. Są to po prostu zwierzęta, no i mają swój yy, specyficzny zapach. Okej. Okay. Kolejna rzecz. To są środki. Jeżeli zastanawiacie się, jakie środki właśnie na oczyszczenie kurnika, są jakieś tam środki zapachowe, niezapachowe dla drobiu, też możecie do mnie napisać w komentarzu. Ja Wam odpiszę. Nie chcę tu reklamować jakichś producentów teraz. Natomiast jest, jest tych środków trochę na rynku, powiem Wam, które się sprawdzają i przede wszystkim, które są mało szkodliwe dla kur. Bo teraz, jeżeli weźmiecie jakiś odświeżacz powietrza, który generalnie będzie dobry, to myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast, jeżeli weźmiecie słuchajcie, jakieś zapachy, tak jak się kupuje, tak sobie trochę za, zażartuje te Teraz, ale jeżeli macie łazienkę i w łazience macie jakieś tam zapachy i teraz te zapachy chcecie przenieść do kurnika, to raz, że wam to nie pomoże, a dwa, te zapachy się wymieszają, ponieważ zapach ściółki w kurniku, zapach kur jest tak intensywny, że i tak zatrze wam tamten zapach i może się okazać, że będzie jeszcze bardziej śmierdziało. Także tu trzeba działać profilaktycznie i przede wszystkim dbać od samego początku sezonu nad tym zapachem. Jest to o tyle ważne, że no tak jak wiecie, kurki, które mają swój specyficzny zapach, do końca go nie unikniemy, ale próbować warto i coś robić możemy. Tak, jeszcze taki słuchajcie na marginesie wam powiem, bo teraz widzieliście taką sytuację, że się kury dziobały, dlaczego to robią? Nie dlatego, że im czegoś brakuje, tylko dlatego, że po prostu czują się zestresowane. Ja stoję, je nagrywam i już jest taka presja na nich wywołana, więc zaraz tutaj kończymy. Natomiast jeszcze takich parę czynników, które Wam chciałem właśnie przedstawić: a propos kurek, a propos drobiu. To jest tak, oprócz tego, że dbamy, podsumowując, o profilaktykę, sprzątamy w kurniku, dezynfekujemy kurnik, możemy kupić jakieś środki, odpowiednia wentylacja to możemy, słuchajcie, w jakiś sposób. Na bieżąco ogarniać ściany. To znaczy, weźcie sobie nawet jakąś suchą szmatę. Potem musi być wytarta, żeby tam jakoś, jakaś wilgoć yy, się nie wdała. Natomiast weźcie sobie jakąś szmatę, moi drodzy, i po prostu na mokro zetrzyjcie te ściany. Ten smród, ale nie tylko smród i brud, osadza się właśnie na ścianach. Nie wiem, jaki macie kurnik, jak macie drewniany kurnik, pewnie to inaczej wygląda, ale jeżeli macie taki murowany kurnik, przekształcony na przykład dawną oborę czy cokolwiek na kurnik, to warto to zrobić. Naprawdę trochę to zniweluje ten zapach. Są również kwiaty, słuchajcie, z tego co mi jeden z hodowców mówił, to jeszcze się dowiem i wam powiem, które możemy zawiesić w kurniku, i one również będą w jakiś sposób niwelowały ten zapach. Ale też musicie pamiętać, że całkowicie tego zapachu no, nie będziecie w stanie zniwelować. To wam od razu mówię: nie da się. Jest to drób, jeżeli ktoś wam powie, że się da, że ja mam taki środek, on kłamie. Nie ma takiej możliwości. Byłem teraz u hodowcy, który właśnie, byłem u hodowcy, moi drodzy, który, który ma dość duży, duży kurnik. Duży kurnik, no może dla niektórych hodowców to jest mały kurnik, ale dla takich malutkich hodowców 100 tysięcy kur. On ma tam wentylację, i faktycznie to jest chów ściółkowy. I faktycznie, no jeżeli wejdziemy do tego kurnika, jakiś tam zapach jest, natomiast tam jest taka wentylacja i taka temperatura, że ten zapach jest dużo słabszy niż na przykład u mnie. A zobaczcie, ile tam jest kur. I to nie jest w jednym kurniku, więc no, można to zrobić. Natomiast trzeba się zastanowić, czy warto. Można dać jakiś wiatrak, żeby była lepsza wentylacja. No to już yy, każdy musi sam decyzję podjąć, co tam planuje zrobić. Jest dużo możliwości. Jak jesteście ciekawi, to piszcie w komentarzu, coś wam tam jakieś pomysły podsunę. Natomiast to są takie bardzo ogólne informacje i chciałem wam te informacje dzisiaj przedstawić, co zrobić, żeby w tym kurniku nie śmierdziało. Przede wszystkim trzeba sprzątać, moi drodzy. To jest najistotniejsze. I. Ktoś powie, no ale ja sprzątam i mi śmierdzi, bo będzie Ci trochę śmierdziało, a jeżeli nie chcesz, żeby Ci tak śmierdziało, to od początku sezonu, już jak się kończy, słuchajcie, yy, kończy się zima, zaczyna się, zaraz będzie wiosna, lato, coś tam, zaczyna się robić ciepło, wyrzucamy wszystkie kury, tak jak mówię, karmidło, idło, sprzątamy na maksa i wtedy dopiero działamy sobie dalej. Także to tyle, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.